i samu nie lubię cię. No na chuj grasz, ty pizdo jebana na stronach, kurwa, rok temu na CSGO Best pod, kurwa, sorry, Diox, kurwa, ale tady, o, tu jest właściciel tej... jak, kurwa, no, twoja strona jest moją stroną, co? I wszystkie inne też. Mówię, kiedyś miałem widzów takich, teraz słuchajcie mnie uważaj, kiedyś miałem takich widzów. Ja miałem... Jak tworzą się teraz, bo ogólnie ten rok to jest kanał, raczej rok dram, tak? Dram było, kurwa, tyle, że jeszcze tyle nie było przez na całym YouTube, jak ja żyję. I teraz tak. Kiedyś wszystkie dramy mnie omijały, wiecie dlaczego? Bo tworzyliśmy grupę. To nawet nie była grupa. My mieliśmy państwo w państwie. Rozumiecie? Jest YouTube i jesteśmy my. W środku. Może nie największa, ale najbardziej hardkorowa grupa ever. Dzisiaj nie wiem, co się z wami stało. Dzisiaj nie wiem. Jakby ktoś, kurwa, gówno wam próbował wetknąć, że coś było nie tak, coś na mnie będzie pierdolił, byście go zjedli, przegryźli na pół, wypluli i wysrali. Dzisiaj... Macie to w chuju. Ja by, kurwa, bym zobaczył, żeś na jakimś evencie jakiś chuj do, kurwa, mojego widza by podszedł, to bym mu, kurwa, szczękę wyrywał. A wiecie, co byście zrobili, jakby coś byście zaczęli, że po mnie skaczą? Byście odeszli. Albo zdjęcie zrobili. Kiedyś byście, kurwa, nie wiem, rzucili się przede mnie i byście, kurwa, kulę przyjęli, aby ktoś do mnie strzelał. Dzisiaj sami byście strzelili. Taka jest prawda. Albo zrobili zdjęcie, kurwa. Żeby na plecach i samu się, kurwa, wybić na YouTubie. Ile, kurwa, można? Przecież już nie mogę udźwignąć tych kanałów, które się na mnie wybiły. No nie mogę, no kurwa, plecy mnie bolą do chuja. Na tej drabinie już nie ma, kurwa, wolnych szczebelków. I to jest chuj, bo jak ja chcę komuś pomóc, to ja mu pomagam, bo wiem, że jest dobrym człowiekiem. Ale jak widzę, że ktoś, kurwa, odkopuje jakieś gówno rok w rok i na mnie robi, kurwa, trzodę, jeszcze do tego, kurwa, bezczelnie kłamie, nie trzyma się faktów, robi gówno, to mnie chuj strzela. Wiecie, kiedy mnie najbardziej chuj strzela? Że moi widzowie mi nie pomagają. Wy mi nic nie pomagacie. To, że dostanę donate'a, to ja albo pójdę na się pomagę i ja to wydam. Nie wiem, ewentualnie za to sobie kupię, nie wiem, bluzkę. Okej, to jest jedyna rzecz, co robicie, to mi dacie donate'a, zobaczycie film. Ale kiedyś staliście za mnie murem. Zobaczyliście film i staliście murem. Kurwa, broniliście swojego podwórka. No kurwa mać, moje dzieciaki. Dlaczego ja was nazywam moje dzieciaki? Bo kiedyś się czułem jak ojciec wielkiej armii. Dzisiaj się czuję jak, kurwa, wyrzutek, który wam musi wrzucać filmy i pajacować przed wami. Kiedyś byśmy, kurwa, naprawdę z każdym widzem kumpel. Zawsze mi, kurwa, pomogliście. A dzisiaj plujecie na mnie totalnie. To jest, kurwa, coś nie tak. To jest, kurwa, coś nie tak. Naprawdę. Tak się, kurwa, nie robi. Tak, kurwa, naprawdę potęgi nie zbudujemy. Jeszcze jak ja bym był jakimś chujem. Ale uczciwszego youtubera nie znajdziecie. A ja wam to, kurwa, udowodnię. Zobaczycie, ja wam to, kurwa, udowodnię. Przyjdzie dzień, kiedy się zbiorę i przejrzę to wszystko. To, kurwa, kanał za kanałem będzie leciał na jedną szyję. I wtedy powiecie, kurwa, ten stary luj i sam miał rację. To są takie gówna mam na takie osoby, na które w życiu byś nie pomyślał, że on mógł nawet, kurwa, skrzywdzić muchę. Więc naprawdę, kurwa, zacznijcie albo mnie szanować, albo, kurwa, idźcie oglądać Minecrafta. Bo szczerze, wolę mieć, kurwa, 500 subów, ale, kurwa, takich kumpli. W chuju mam to, że mam 1 400 000. Co mi to daje, jak jestem atakowany z każdej strony? To jest, kurwa, czuję się jak wielkie Chiny pizgane przez małą Mołdawię. Gdzie, kurwa, Mołdawia, gdzie Chiny? Chiny, gdyby chciały, to, kurwa, taką Mołdawię by splunęły i by rozkurwiły. Już nie jesteśmy wielkimi Chinami. My się, kurwa, rozpadniemy, kurwa. Jak królestwo pierdolone Ming na milion, kurwa, innych kanałów. I właśnie to się teraz dzieje. Więc albo jesteście ze mną, albo idźcie w chuj. Taka prawda. Bo ja już po prostu nie mam siły. Robicie z mojej mordy dupę. Z mojej, kurwa, mordy dupę. Naprawdę. I wszystkie dramy, co są na YouTubie, myślicie, że ja się będę na nie wypowiadał. Ja mam je w chuju. Jak słyszę JD, to żygam. Jak słyszę Kappa, to żygam. Wiecie, kiedyś jak się cieszyłem rano, wstałem, siadłem sobie, przeczytałem sobie komentarze od widzów. Zajebiście na kilka odpowiedziałem, bo lubię odpowiedzieć, bo to jednak jakby mi na przykład Lewandowski, bo ja jestem wielki fanem. Jakby mi Lewandowski, kurwa, odpisał w komentarzu na Facebooku, to ja bym zemdlał.
Ja was po części też rozumiem, grałem z Paszą i wiem jak to jest na przykład zagrać z kimś, kogo uwielbiasz i masz rzadko kiedy dostęp do takiego człowieka. I ja wam mówię, albo jesteśmy razem, albo tam są drzwi i wypierdalę. Jak kurwa czasami przyjadę na event, to nie wiem kurwa, no nie odkleilibyście się ode mnie. A w internecie macie mnie tak w piździe. Kiedyś na PGA byłem witany jak papież, kurwa. A dzisiaj? Idzie i samo i... idzie ktoś inny i tak się zmienia, kto przejdzie. Każdy jest tak samo. Kiedyś się czułem ważny. Naprawdę, kimś ważnym dla was. Ja wiem, że ja jestem taki, że przyjdziesz po szkole, czy tam po robocie, wkurwiony, usiądziesz, zobaczysz kawałek mojego filmu. Znaczy, no debil. No ale zapomnisz o tym, co ci się zjebało w robocie, czy tam w szkole, tak? Ja po to jestem, żeby ci zresetować web na polskim YouTubie. A nie po to, żeby się wypowiadać na temat, nie wiem, Banadisa, kurwa, na temat, kurwa, Phantom Lorda, na temat, kurwa, jackpotów. Każdy, kurwa, mniejszy jebany YouTuber, który mnie atakuje, powinien być zagryzany przez was. Nie widzicie, kurwa, ile te kanały od filmu, kiedy na mnie nasrały, mają już subów? Wy tego, kurwa, nie widzicie, że od, kurwa, filmu zawsze na mnie zaczyna się kolesia, kurwa, przyrost na YouTubie? Albo mi, kurwa, pomagacie, albo mi nie pomagacie, no bo ja już normalnie, kurwa, nie rozumiem. Kiedyś naprawdę z wami... Ja się, kurwa, jak ja miałem jechać na PGA, ja byłem w szoku i się cieszyłem, że wszystkie te mordy widzę. Teraz jak jadę, to jadę po prostu. Już nie mam tej frajdy, co miałem kiedyś. I to jest wina tego, że, kurwa, widz oddala się od mojego kanału. To jest najgorsze. Te małe kanały zrobią wszystko, żeby dostać się do tego głównego koryta, tak? To ja mówię tak jak kot, kurwa, że do głównego koryta. Ale kurwa, czemu z moich pleców? Nie ma więcej youtuberów, na których można się wypierdolić? Bo co, bo ja ci nie odpowiem, ja ci kanału nie zamknę? To się kurwa zdziwicie. Wszystkie kurwa kanały, które się na mnie wybiły i nie przyłożyłem do tego ręki i nie pomogłem tym osobom, pójdą się kurwa pierdolić. I zobaczycie kurwa, tak mi dopomóż Bóg, wszystkie skasuję. A jak, kurwa, odejdę z YouTube'a, to się dowiecie czegoś takiego na temat polskiego YouTube'a, że was chuj szczeli. I chyba wrócicie oglądać telewizję. Bo albo się bawimy po bożemu, albo się nie bawimy w ogóle. To ja się nie denerwuję na idiotów. Jestem wkurwiony, że nie mam mojej armii. Czemu się nazywacie JPR? Sami się tak nazwaliście. Ja was tak nie nazywam. Wy się sami tak nazwaliście. Weźcie sobie stare filmy z PGA. Ilu was tam było? Ja, kurwa, potrafiłem z każdym przez 3 dni zrobić sobie zdjęcie. Ja tam, do was tam, kurwa, jechałem, a nie, że jakaś firma mi zapłaciła, że mam świecić pizdą na scenie, kurwa. Ja wtedy tracę czas, bo wy na event nie przychodzicie, kurwa, zobaczyć Isamu pajaca na scenie, bo jak chcecie mieć Isamu na odległość, to macie go na YouTubie. Wy chcecie ze mną pogadać, tak? To żeby ze mną pogadać, to te, kurwa, mać firmy biorą pierdolone VIP-y od was. A wiecie, ile macie czasu, żeby ze mną pogadać na takim VIP-ie? 30 do 40 sekund. To już są chujnie eventy. Kiedyś normalnie wjeżdżałem w VIP Day, kurwa, na PGA. Zajebiście, podeszli, pogadali, posiedzieliśmy sobie fajeczkę, spaliliśmy. Dziś się, kurwa, nie da nic zrobić. I nie wiem, czy to jest wina tych organizatorów tych eventów, że się od siebie oddaliśmy, czy tego, że macie mnie w piździe. Nie wiem. Ale mówię, pamiętam jedno. Kiedyś nie było opcji, żeby ktoś na mnie coś powiedział. Dobrego czy złego? Nie było nawet w tagach, kurwa, bali się wpisać Isamu. A dzisiaj w tytułach piszą Isamu, w tagach, w opisie, kurwa, robią filmy o Isamu. Wszystko robią, kurwa, żeby się na mnie wybić. Ja wiem, że do góry małemu łatwiej zaatakować dużego niż drugiego mniejszego. Bo łatwiej się wybić. A najczęściej ten duży nie odpowiada, bo ja mam w piździe. Zlewam takiego chuja. Bo wiem, że w oczy by mi nie powiedział. Słowa by mi nie powiedział. Ale nieważne, co oni powiedzą, to te, kurwa, 13-letnie chorągiewki. Bo, kurwa, większość 13-letnich widzów, kurwa, to chorągiewki. Łącznie z 14-latkami, bo dzisiaj miałem spotkanie z jedną 14-latkiem na arenie i mówię, ja pierdol, co za debil. Więc albo teraz, serio, podejmijcie decyzję. Albo ze mną jesteście, albo przeciwko mnie. Bo koniec stanowiska neutralnego. Musimy się określić.
bo ja już po prostu mam dosyć. W pewnym momencie człowiek, jak 2 lata nie odpowiada i go ciągle atakują. Załóżmy w szkole, masz kolesia, którego wszyscy się zaczynają przez 2 lata. Przez 2 lata zaczynają się, całą gimbazę się w niego zaczynają. Co robi w trzeciej gimbazie? Rozpierdala ich. Ja powolutku czuję się jak właśnie ten popychany koleś z gimnazjum. Rozumiecie? I kiedyś miałem oparcie w widzach. Dzisiaj mam jedynie oparcie w tym krześle. To, że ja się nie wypowiadam na temat dram, to jest to, że mam je w dupie. Kiedyś nie musiałem tego robić, bo wy to załatwialiście za mnie. Cyk! YouTube działał po 2 dniach tak samo, jak działał wcześniej. Dziś YouTube to jest zasrane rakowisko. To jest rakowisko. Gdzie się nie wejdzie, to jest hejt. Naprawdę. Ja sobie głupoty chcę robić. Wczoraj próbowaliśmy nagrać Hurta, to miałem tak dosyć, że się nie dało. Ja dzisiaj z dupy wylazłem oglądać, łapać jakieś zasrane Pokemony, bo żygam komputerem. Ja od kiedy jestem na YouTubie nie miałem tak, że żygam komputerem. Zobaczymy, jak. A nie zaczynamy żygać. Ja to robię, bo lubię. Ja bym nie musiał w życiu nic zrobić. Ja to robię dla was, kurwa. Nie dla siebie. Normalnie, po prostu człowiek w pewnym momencie nie wytrzymuje. I najlepiej, jak kurwa ze mnie robicie właścicieli wszystkich stron świata. Wczoraj się dowiedziałem, że jestem właścicielem Opeskinsu. Wejdź kurwa na Opeskinsy i zobacz kurwa, kto jest właścicielem. Albo Bestpod kurwa, no ja nie jestem właścicielem. Cyrkla też nie byłem. Bedgoła również. Wszyscy jaja jakieś kurwa ze mnie robicie. Ja bym chciał odbudować potęgę kurwa moich widzów. Was się kurwa bali nawet wszędzie kurwa, cały YouTube się was bał. Cały kurwa YouTube się was bał. A dzisiaj się z nas kurwa każdy śmieje. Naprawdę, każdy się z nas kurwa śmieje. Widzicie te kurwa komentarze tam? Pod filmami jakiś tam cymbał? O, przyszedł głupek z JPR mi. No kurwa mać, to walczcie z tym gównem. Dacie sobą pomiatać? Identyfikujesz się z tą grupą? To walcz o nią. Nie musisz się pizgać w mordę. Masz klawiaturę, masz myszkę? Zrób porządek w internecie. Werbalnie, nie musisz od razu się lać. Ale już po prostu czasami nie wytrzymuję, nie? Czasami po prostu nie wytrzymuję. Ile można wycierać sobie dupę moją mordą? I tak samo wami, bo piszą dzieciaki z odpalami. Przecież przykład. Na niesławnym Yukonie. JP Armia kontra hajsownicy. Przecież wy byliście więksi ode mnie. Hajsownicy to same dzieciaki tam wtedy były. I było widać, jaka grupa stoi obok mnie i jaka stoi grupa obok Gipera. To 2 światy są. To są 2 światy. Wy dorastaliście razem ze mną. Gdzie są ci widzowie, którzy dorastali z razem wzrostem mojego kanału? Gdzie wy kurwa jesteście? Kiedyś walczyliście w chuj. Dzisiaj... Taki mały youtuber może się z was śmiać. Dlaczego? Bo na to pozwoliliście. Na to pozwoliliście. I nigdy nie powinno tak być, żeby ktoś ze mnie, czy z moich widzów, się śmiał. Spędziliśmy z sobą 5. rok już leci. Nawet ponad, mi się wydaje. I wydaje mi się, że wy mnie znacie i ja was znam, tak? Ja wiem, do czego byliście zdolni. Co się zmieniło, nie wiem. Ale jak widzisz, że plują na kolegę, nieważne, czy go znasz, czy ty mieszkasz w Przemyślu, a on, nie wiem, w Gdańsku. Ale oglądacie te same filmy, lubicie tego samego autora. I ty jesteś z JP Armii, on jest z JP Armii. I widzisz, że go wyzywają. Dlaczego mu nie pomożesz? Kiedyś byście żarli te kanały. Przypomnijcie sobie, starzy widzowie będą pamiętać. Nieważne, co by się działo w internecie, kto wygrywał? JP Armia. Nieważne, czy było trzeba komuś pomóc w internecie, kto to robił? JP Armia. A dzisiaj? Nic. Totalnie nic. Albo jesteście ze mną, albo przeciwko mnie, bo może stawiam was trochę pod ścianą.
Ale mówię, kiedyś pomagaliście mi zawsze. Dzisiaj macie mnie w dupie. To mnie tak strasznie wkurwia, bo ja nic złego nie robię. Od 2 lat totalnie nawet się nie wypowiadam na inny temat, na tematy innych dziwnych wojen, bo je olewam. A wy, jak mnie atakują, to nawet czasami potraficie stanąć i przyklaskać. Albo jakieś gówniane screeny wrzucać i zaśmiecać. Pamiętajcie, że mnie nie obchodzą wojny na YouTubie. Nie obchodzą. Ale jak mnie ktoś atakuje i ja nie reaguję, to czekam, aż wy zareagujecie za mnie. Czemu ja nie reaguję? Bo nie chcę pokazywać, że ktoś taki tam jest na dole, tam głęboko w studni, za szlamem, za gównem, który próbuje się wybić. Dlatego ja nie odpowiadam. I kiedyś wy rozumieliście to i załatwialiście tą sprawę za mnie. Musicie zrozumieć, że nie chcę, żeby powstawały kanały, które mają swój fundament w pizganiu każdego youtubera po kolei. Bo każdy dostaje. Tylko, że na mnie się zawieszają i widzą, ej, po i samo poszło. No to idę szczebelek dalej. Wiecie, o co kaman, nie? A powiedzieć można wszystko. Naprawdę, powiedzieć można wszystko. Ja mówię, ja nie jeżdżę na event, bo dadzą mi 8 tysięcy. Mam to w chuju, ja chcę do was jechać. Musicie zrozumieć, że ja chcę do was jechać. Ja to 8 tysięcy dostaję za to, że mam chyba tremę i się boję wyjść na scenę. Bo tak jest, nie umiem gadać przez mikrofon. Cieczynse, kurwa, jak mam gadać przez mikrofon. Ja kiedyś na eventy, zobaczcie, jeździłem na PGA, byłem zawsze, na IM jeździłem zawsze, tylko za plakietkę. Dzisiaj po prostu nie chcę mi się jeździć w tej klatce, bo się czuję jak eksponat z zoo. Stoję, kurwa, klatka jest przede mną i widzowie przychodzą i głaskają mi jak taką małpę, biorą podpis i olewają mnie totalnie. Temu nie lubię eventów. To jest straszne, że kurwa ze mnie taką świnię robią. A mówię, a na PGA, na IEM-ie, na wszystkich eventach, czy będę nagrywał, czy nie, ja dowiodę sprawiedliwości. I wy będziecie tego świadkami.